Przyjeżdża pan do Grudziądza, kampania wyborcza, no można powiedzieć już w takim etapie decydującym, gdzie rozmawia się z mieszkańcami. I teraz pytanie, co konkretnie dla Grudziądza może zrobić eurodeputowany, europarlamentarzysta? Może zrobić bardzo dużo. Po pierwsze, europarlamentarzysta pracuje w instytucji, która tworzy 70% prawa obowiązującego w Polsce. To prawo wytwarzane w instytucjach unijnych. Obowiązuje w Grudziądzu tak samo jak w Bydgoszczy, Toruniu, Brunicy czy w innych miastach kraju. Od jakości prawa tworzonego w Unii zależy na przykład to, na ile przeszkody biurokratyczne przedsiębiorcy grudziądzcy będą mieli. A przeszkody biurokratyczne dla prowadzenia biznesu w Grudziądzu przekładają się na jakość życia, na ilość miejsc pracy, które są tutaj dostępne. To, czy do Grudziądza będą ściągane inwestycje zagraniczne. To, czy w Grudziądzu będą tworzone trwałe miejsca pracy, czy tylko miejsca pracy w budownictwie, które są sezonowe, zależy od sposobu wydawania środków unijnych. Europarlamentarzyści mogą wywierać istotny wpływ na to, żeby rozdzielanie przez sejmiki wojewódzkie środków było bardziej racjonalne i sprawiedliwe w skali województwa. Czyli rozumiem, że nie zgadzają się Państwo z obecną polityką dzielenia środków przy tych przepływów pieniężnych z Unii do Polski. Dotychczasowa polityka dzielenia środków miała sporo plusów, ale ona nie była nakierowana na tworzenie trwałych miejsc pracy. Tworzono miejsca pracy, władze lokalne bardzo często cieszyły się, że powstają miejsca pracy i słusznie, bo to przecież jest dla ludzi najważniejsze, ale nie myślano o tym, żeby to były miejsca pracy, które tworzą miejsca pracy. Jednym z silnych punktów gospodarki niemieckiej jest to, że oni tworzą przemysł dla przemysłu, tworzą urządzenia dla firm, które tworzą inne urządzenia. To jest sposób tworzenia trwałych miejsc pracy, które przynoszą ze sobą kolejne miejsca pracy. Jeśli będziemy tak zwane robili twarde fundusze, z których są budowane pewne obiekty, w odróżnieniu od miękkich funduszy, na przykład szkoleń, ale to będzie budownictwo realizowane przez zagraniczne podmioty. Czyli inna redystrybucja tych środków, tak? Tak jest. To spora część środków, która przychodzi do nas z Unii, wraca do innych krajów Unii. Ale kluczem tego myślenia jest zastanowienie się, czy te środki będą na trwałe miejsca pracy, czy nie. Drugi punkt mojego programu to jest walka o to, żeby polscy rolnicy mieli taki sam poziom dopłat jak rolnicy innych krajów. Polscy rolnicy spełniają wszystkie normy wytyczone przez unijne standardy, tak jak te normy spełniają rolnicy francuscy czy niemieccy. W momencie, gdy negocjowano niższe dla polskich rolników poziomy dopłat, to nie doceniano siły Polski w Unii. Nie doceniano tego, że kraje starej Unii nie mogą sobie pozwolić na to, by tak duży rynek zbytu, jakim jest nasz kraj, był wciągnięty w strefę wpływów rosyjskich. Nie potrafiono umiejętnie grać kartą, jaką są ludnościowe zasoby naszego kraju. W momencie, gdy 10 lat temu wchodziliśmy do Unii, to ludność Polski była równa wszystkim pozostałym krajom jednocześnie z nami przyjmowanymi do Unii. Tego zasobu nie potrafiono umiejętnie wykorzystać. W efekcie mamy traktowanie Polski jako bufora polityki unijnej. Gdy przyszedł kryzys, firmy zagraniczne, na przykład ze strefy elektronicznej produkcji w istocie montowni dla koncernów japońskich, pozamykały te firmy, pozwalniały Polaków. Ta strefa chyba do 2021 roku, więc w sumie i tak niedługo już by się kończyły te okresy, przynajmniej wynegocjonowane w Unii dla tych specjalnych stref ekonomicznych. 7 lat zatrudnienia dla wielu ludzi to jest być albo nie być ich życiowe. Gdyby ta koncepcja była bardziej długofalowo traktowana. Nie zadowalamy się tym, że są tworzone miejsca pracy, tylko pytamy, czy one będą tworzyły inne miejsca pracy, czy one są trwałe. To rzecz wyglądałaby inaczej. Ale punktem ciężkości tego wszystkiego jest to, że spora część elit, które wywierają wpływ na funkcjonowanie Polski obecnie, ma mentalność postkolonialną. To znaczy zakłada, że musimy grać według melodii, którą napisał ktoś inny,
wielu naszych polityków i dyplomatów nie wierzy w to, że samemu możemy w tej muzyce unijnej współtworzyć niektóre nuty, pisać zwrotki do piosenki, która ma nam pokazywać, na czym polega budowanie Polski, która będzie lepsza i fajniejsza. Proszę zwrócić uwagę, że system propagandy działa tak, że wielu Polaków traktuje Unię jak świętego Mikołaja. Unia zbudowała nam to lub tamto. Unia nie jest świętym Mikołajem, Unia jest zrzeszeniem państw, które wszystkie mają interesy. Jeśli do Polski przychodzą pieniądze unijne, to znaczy, że ktoś ma interes w tym, żeby te pieniądze tutaj były. Państwa, tak jak i ludzie, mają prawo mieć swoje interesy, ale my musimy dobrze je rozpoznawać i nie ulegać sztuczkom propagandowym. Unia to nie jest święty Mikołaj. Unia to jest zrzeszenie, w którym jesteśmy i z którego musimy inteligentnie korzystać. Startuję do parlamentu, bo mam wrażenie, że wielu dotychczasowych europosłów zbyt mało ofensywnie zabiegało o nasze interesy. Kujawsko-Pomorskie to konkretne problemy, a więc właśnie to bezrobocie, w którym ten region jest jednym z liderów w skali kraju, a także rolnictwo. Co w tych dwóch obszarach? Pana zdaniem, jaki potrzebny jest impuls, żeby te obszary pobudzić? No bo to jest problem tu, regionalny, ludzi, którzy tu mieszkają. W tym Grudziądza, w którym się znajdujemy, a którym bezrobocie jest no, gigantyczne. Bezrobocie w naszym województwie jest drugie najwyższe od końca w Polsce. Tylko województwo warmińsko-mazurskie ma wyższe bezrobocie od nas. Z kolei sąsiadujące z naszym od południa województwo wielkopolskie ma najniższe bezrobocie w kraju. To pokazuje, że sąsiadujące regiony mogą mieć zupełnie inny poziom rozwoju. Kilka lat temu koordynowałem duży projekt badawczy z Europejskiego Funduszu Społecznego. I on pokazał, że nasze województwo właśnie pod wieloma względami ma najniższe wskaźniki w Polsce, na przykład pod względem jakości infrastruktury komunikacyjnej. Wyprzedzamy tylko województwo warmińsko-mazurskie. I jak sobie z tym poradzić? Odpowiedzi są dwie. Po pierwsze, zmienić tych, którzy rządzą województwem, na bardziej skutecznych. Po drugie, zwiększyć aktywność obywatelską. Nasze województwo cechuje się także znacznie niższą od przeciętnej frekwencją w wyborach samorządowych, parlamentarnych. Zachęcam zatem wszystkich mieszkańców naszego regionu, żeby poszli do tych wyborów, bo od frekwencji zależy to, ile mandatów nasze województwo będzie miało w europarlamencie. Do pewnego stopnia jesteśmy zatem współtwórcami tego zacofania naszego regionu. Jeździ pan po regionie, spotyka się z wyborcami. W jaki sposób oni panu prezentują, co ich najbardziej boli w danym momencie? Jakie problemy zgłaszają? Powtarzają się motywy związane ze służbą zdrowia. Powtarzają się motywy związane z problemem pracy. I trzeci motyw, który się powtarza w czasie różnych spotkań, jakość sądownictwa. Ludzie w Polsce bardzo często nie wierzą w to, że sądy są miejscem, gdzie idzie się po sprawiedliwość. Ludzie mówią, do sądu się idzie po wyrok, a nie po sprawiedliwość. Bez zreformowania władzy sądowniczej Polacy nie uwierzą w swoje państwo. Spójrzmy na sądy z punktu widzenia biznesowego. Spora część płatności w naszym biznesie jest przeterminowana i rozwój prywatnych firm windykacyjnych jest znakiem niesprawności sądów gospodarczych. Gdyby sądy gospodarcze sprawnie i uczciwie rozstrzygały konflikty między przedsiębiorcami, ruch kapitału obrotowego byłby szybszy i poziom bezrobocia byłby niższy. A więc paradoksalnie, chociaż nie widać tego gołym okiem, to ludzie odczuwają to, że niesprawność sądownictwa przekłada się na spowolnienie rozwoju gospodarczego. Jak tutaj mówić o sprawności sądownictwa, skoro Szpital Grudziądzki i inne, że tak powiem, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jednostki muszą się sądzić o środki za wykonane nadwykonania? Proszę zwrócić uwagę, że są gigantyczne środki w skali Grudziądza, a w skali kraju jeszcze większe. Bo system finansowania służby zdrowia jest zbudowany na chorych podstawach. Proszę, to jest instytucja publiczna. Proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z sytuacją, która po raz pierwszy od 1989 roku występuje. Jedna partia, jeden układ rządzący jest przy władzy prawie 7 lat.
I przez te 7 lat nie potrafiono zreformować służby zdrowia. Nie potrafiono zmienić procedur tak, żeby ludzie nie mieli kosmicznych terminów oczekiwania. Nie potrafiono powiązać systemu finansowania służby zdrowia z jasnymi procedurami. Sami lekarze się skarżą, że są premiowani nie za leczenie ludzi, tylko za zbieranie punktów. To powoduje rozmaite patologie i utratę dobrego kontaktu między pacjentem a lekarzem. Ja traktuję wybory do Parlamentu Europejskiego jako otwarcie ciągu debaty obywatelskiej. Przypomnę wszystkim, że w tym roku mamy jeszcze wybory samorządowe, a w przyszłym roku prezydenckie i parlamentarne. Jeśli obywatele nie zmobilizują się, nie pójdą do wyborów i nie pokażą czerwonej kartki tym, którzy nieudolnie zarządzają służbę zdrowia, którzy nie potrafią zreformować kolejnictwa, sądownictwa, którzy nie potrafią przeciwstawić się korupcji przy przetargach informatycznych, to trzeba się liczyć z tym, że szanse naszej obecności w Unii dalej będą marnotrawione. I tu moje pytanie właśnie się pojawia teraz, bo no też konkurencja, prawda? Jedynką, czyli jakby pana adwersarzem jest tutaj były minister finansów. W jaki sposób ocenia pan swoich konkurentów politycznych w regionie, też startujących do Parlamentu Europejskiego? Ich program, a może jakiś ich indywidualny taki sposób tok myślenia? Ja mam wrażenie, przyglądając się wypowiedziom i zachowaniu ministra Rostowskiego, że Polska jest dla niego za mała, że jego ego jest tak duże, że on musi startować do Parlamentu Europejskiego, chociaż zabagnił polską gospodarkę. Dawniej myślałem, że być ministrem finansów to jest bardzo trudna robota. A jeden z kolegów ekonomistów z mojego uniwersytetu wytłumaczył mi, że w przypadku Jana Rostowskiego patent był prosty. Zadłużać Polskę na całego i w ten sposób sztucznie podtrzymać wyższy poziom konsumpcji. W momencie, gdy na antenie Radia Maryja wyzwałem na pojedynek wyborczy, jeden na jednego, ministra Rostowskiego. Niech wytłumaczy się ze swojej polityki. W Bydgoszczy uważają, że on przyczynił się do straty wielu miejsc pracy. Niech w telewizji trwam na żywo, w dyskusji prowadzonej przez obiektywnego dziennikarza, zaakceptowanego przez obie strony. Wytłumaczy się ze swojej polityki. To okazało się, że włożył głowę w piasek, że zabrakło mu odwagi albo kompetencji. On traktuje nasz region jako trampolinę. Czyli, jak rozumiem, unika konfrontacji? Myślę, że boi się konfrontacji, ponieważ media centralne, które w znacznej mierze sprzyjają ekipie rządzącej, na konferencjach prasowych chronią premiera Tuska i jego ministrów przed naprawdę trudnymi pytaniami. A inni tutaj, no bo już teraz już kampania trwa, więc można też podsumować na przykład tutaj Europa Plus, inne partie. Jak pan postrzega tych kandydatów i ich programy? Bo zakładam, że trochę pan śledzi. Oczywiście, że śledzę. I wszyscy mówią, że więcej Europy. Więcej śmiechu. Patrząc na to, jak mówią i co zrobili dotychczasowi kandydaci, to muszę powiedzieć, że jedynym poważnym kontrkandydatem, którego trudno nie szanować, jest przedstawiciel SLD, Janusz Zemke. Ja w wcześniejszych latach raz czy drugi miałem okazję w debatach telewizyjnych z nim uczestniczyć. To jest ktoś, kto wie, o czym mówi, stara się być rzeczowy, nie upolitycznia nad miarę. Natomiast cały projekt Janusza Palikota to jest żart. To jest żart z Polski. To jest niepoważne traktowanie naszego kraju i wyborców. To jest zwracanie się o poparcie do tych wyborców, którzy są pogubieni, dla których legalizacja marihuany jest ważniejsza niż bezrobocie, niż kłopoty służby zdrowia, niż niesprawność sądownictwa. Z kolei wybitna sportsmenka Otylia Jędrzejczak na listach Platformy, to też kolejny żart Platformy z wyborców. Przecież, wiadomo, to inne partie żartują sobie z wyborców? Tak, żartują, to jest właśnie żart z wyborców. Bo o ile minister Rostowski jednak jest doświadczonym politykiem, można źle oceniać jego politykę, ale to jest jednak ktoś, kto ma doświadczenie polityczne. To Otylia Jędrzejczak nigdy nie wykazała się żadną kompetencją, żadną pasją polityczną. Danie jej na czołowe miejsce tej listy to jest żart taki. Celebryta przyciągnie ludzi, którzy się polityką nie interesują. Wzbudzi ciekawość, pana zdaniem. Nie są zdolni do racjonalnego decydowania. To jest jakby świadome posunięcie manipulacyjne, bo najpierw manipulujemy wyborcami, żeby zagłosowali na kogoś, kto polityki nie rozumie, a potem, przypomnę, że
Platforma ma grupę sportowców w Sejmie. Żadna z tych osób nic ważnego nie zrobiła, a niedawno pani Marciu Łajtyś się skompromitowała w komitecie w Krakowie. To jest podwójna manipulacja. Najpierw manipuluje się wyborcami, wystawiając sportowców, a potem tymi biednymi sportowcami się manipuluje, traktując ich jako marionetki polityczne. Oni nie są podmiotami, gdy wchodzą do parlamentu, nie są podmiotami w polityce. Są trybikami partyjnej maszyny, którzy wykonują biernie polecenia. Jeszcze tak w ramach kampanii, moje ostatnie pytanie, odnośnie tego spotu, z którym tak wielkie zamieszanie. Ja oglądałem ten spot, no on nie jest aż taki do końca jednoznaczny, że związany z Platformą, z rządem. Są tam obrazy z różnych epok, tak to nazwijmy. Czy faktycznie, no bo tutaj jest postulat, że należałoby to zaliczyć na konto Platformy i że powinien być on wliczony niejako do ich funduszów, te 7 milionów. A pamiętajmy, że są limity kampanijne. Ten spot to jest pewien żart. Bo z niego wynika, że gdybyśmy nie byli w Unii, to byśmy nie mogli śpiewać Hey Jude. W tym spocie są inwestycje skończone przed wejściem Polski do Unii. Więc to jest żart i manipulacja, ale największa manipulacja polega na tym, że ten sport ugruntowuje u części mniej doświadczonych wyborców przekonanie, że Unia to jest Święty Mikołaj, że Unia nam daje w prezencie te inwestycje, które powstały dzięki funduszom unijnym, nie powstały dzięki temu, że ktoś nam dał prezent. To są środki, które są współwypracowane przez Polskę i, co gorsze, większość tych środków w przypadku inwestycji budowlanych, wykonywanych przez firmy zagraniczne, wypływa z powrotem poza Polskę. I o tym, że gdyby do tego spotu zrobić drugi, który pokazałby tabelkę rozliczeń finansowych związanych z tymi inwestycjami, ile z nich było przedrożonych, gdzie był zapłacony podatek korupcyjny, to wtedy wyborcy by zmienili punkt widzenia. I ostatnie pytanie, taka autoreklama dla wyborców. Dlaczego mają głosować? No właśnie na pana. Nie tylko na tą listę, ale również na pana, bo tutaj konkurencja jest większa. Bardzo proste. Mam odwagę mówić prawdę. Mam pasję zajmowania się sprawami publicznymi i mam wiedzę, którą zdobywałem na uniwersytetach Oxfordzie, Cambridge, Sydney. Mam doświadczenie doradzania premierowi Kaczyńskiemu i prezydentowi Kaczyńskiemu.